Wygląda na to, że projekt zostanie przyjęty. Ze strony Ministerstwa Gospodarki zmodyfikowaliśmy te wstępne propozycje Ministerstwa Finansów, ponieważ pierwszy projekt wprowadzał tak skomplikowaną funkcję potęgową, że ceny na miedź rosły, a przychody firmy spadały, więc trochę poprawiliśmy te wzory. Potrzebny jest tu zdrowy rozsądek, żeby z jednej strony były przychody dla Skarbu Państwa, mówiąc tak obrazowo, aby minister Rostowski był syty i KGHM cały.